Witam Państwa w kolejnym odcinku, pod, odcinku podcastu, w którym mówimy jak zwykle o The Last of Us. Ja nie wiem czemu, ale tak się składa, że kiedy mam nagrać coś innego, to pojawia się The Last of Us. I w tym tygodniu miało być tak samo, miałem nagrać coś innego, ale pojawił się The Last of Us. Więc witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Oczywiście o The Last of Us. Odcinek piąty. Już jesteśmy poza połową, bo do odcinków jest dziewięć, więc e, chyba nagram takie podsumowanie, co było do tej pory, ale takie bardziej może szczegółowe, takie robiąc sobie podgląd odcinek po odcinku i, i, i sumując. Pewnie wyjdzie coś długiego. Zobaczymy, czy, czy, czy dam radę. W każdym razie witam serdecznie wszystkich na kanale YouTube, którzy mnie oglądają. Witam też wszystkich Państwa na Spotify. Tam też mnie można zobaczyć. To nie jest może jakiś wybitny widok, ale, ale jest wersja wideo oczywiście na Spotify i wszystkie platformy podcastowe, Apple Podcast i tak dalej. I tak dalej, Szanowni Państwo, odcinek piąty za nami. Jeżeli mi powiecie, że nie było w tym odcinku emocji, nie było w tym odcinku wrażeń. To ja nie wiem, co jest w stanie Was zadowolić. Spoglądam sobie na IMDb, żeby zobaczyć, ile odcinek piąty ma, jakie oceny otrzymał, ale wszedłem teraz w cały serial. Ale zobaczmy sobie odcinek po odcinku. Jestem ciekawy, jak to wygląda od strony 9,7. Wow, widzę tutaj 9,7, 9,7 kolejne. To projekt 9,7, więc jest nieźle. Jest dobrze. Jest fajnie. Ja się jaram tym, no bo wiecie, że ten serial skradł moje serce od samego początku i bardzo mi się podobało, że. Film się zaczyna od takiego tam, powrot, znaczy powrotu. Od wprowadzenia naszych dwóch e, Afroamerykanów ciemnoskórych e, postaci, e, które pożegnały się w poprzednim odcinku, mierząc do Eli i do Joela. Jak dobrze pamiętamy. I tutaj jest fajnie pokazane, że jest to wprowadzenie, jest bardziej wprowadzone. E, bardziej wprowadzone jest wprowadzenie tych postaci. E, czyli mamy też te sceny, gdzie są obserwowani przez, przez, przez Joel, jest obserwowany Eli w momencie, kiedy dochodzi do tej strzelaniny, do, do tej całej zadymy, która spowodowała, że Joel z Eli zaczął uciekać, no, ale jak się okazuje w tym odcinku, tam jest więcej ludzi, którzy uciekają. Jest też wyjaśniona kwestia tego, jak to się stało, że mm, w tym mieście nie zarządzają żadne służby, tylko po prostu jest to miasto należące do ludzi. Ja oczywiście mówię tak trochę na, na, na około, staram się nie zdradzać zbyt wielu szczegółów, zbyt wielu detali, bo jeżeli nie oglądaliście jeszcze, a ta, 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 ta wasza ciekawość jest taka, że chcecie nadal mnie słuchać, no to nie chcę wam też za dużo spoilerować, chcę, żebyście jednak mieli jakąś rozrywkę, jeżeli chodzi o mm, odcinek. E, powiedzmy sobie, że wszystko toczy się cały czas w ten sam sposób, w tym samym tempie, co zawsze, co do czego przyzwyczaili nas już tutaj e, twórcy od samego początku, od pierwszego odcinka, gdzie to wszystko jest mm, rozbudowane. To wszystko jest prowadzone w taki sposób spokojny. E, kolega Mieder powiedział, że to jest takie monotonne wszystko. No, jest to prowadzone w taki sposób, no, monotonny można powiedzieć, ale. Nie można powiedzieć, że tam się coś nie dzieje. W komentarzach, które mi zostawiacie pod e, poprzednimi filmami oczywiście jeden z panów wyraził wielkie niezadowolenie że nuda, 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 ale. Jeżeli. No, że może inaczej, bo teraz mogę powiedzieć, że jeżeli graż w grę, no to jest podobnie, że, że, że to wszystko dzieje się w podobnym tempie, można by powiedzieć. To oczywiście gra ma to do siebie, że jednak my sterujemy postacią i jesteśmy w stanie pewne rzeczy może przyspieszyć, ale serial jest cały czas utrzymywane w tym samym klimacie, uważam, że jest to bardzo dobre, oraz w znakomity sposób rozbudowuje grę, jednocześnie dając rozrywkę osobom, które gry nie znają. I to jest prawdziwe, według mnie, mistrzostwo świata, że w pewien sposób twórcy są w stanie zadowolić i wielkich fanów tej gry, wielkich fanów tej serii gier, znaczy część pierwsza i druga powstała, ja nie wierzę, że nie powstanie część trzecia, bo na pewno powstanie część trzecia. Bo nie chcę mi się wierzyć, żeby, żeby nie powstała. Jestem też głęboko przekonany, że The Last of Us na HBO to nie będą tylko dwa sezony. Jestem przekonany, że twórcy pokuszą się o stworzenie historii, której my na przykład nie znamy, a która jest historią między pierwszym a drugim odcinkiem. E, pierwszym, a drugą serią, e, że tak powiem. I wtedy sądzę, że to się gdzieś zamknie na poziomie, może trzeciego, może czwartego sezonu. Tak mi się wydaje. Możliwe, że coś pójdzie, pójdą, pójdą e, i dalej, i przedstawią nam historię, którą za chwilę będziemy grali w grze, albo wyjdzie to dokładnie w tym samym momencie, czyli pojawi nam się grana. Na, na konsole, na, na komputery na przykład, I jednocześnie, albo na, albo na same konsole, tak jak do tej pory, i jednocześnie za chwilę pojawi się serial, bo nie sądzę, aby Sony nie chciało na tym też zarobić, aby HBO nie chciało na tym zarobić, bo weźcie sobie pod uwagę, że serial, który do tej pory jest tak wielkim sukcesem, z kontrowersjami lub bez kontrowersji. To jest też niezła kasa. To jest też niezły żarobek. To są duże pieniądze, które zostały wpompowane w serial, ale jednocześnie poprzez ten hype, poprzez to, tą popularność, poprzez komentarze, opinie, poprzez ludzi, którzy mówią: Nie, widziałeś odcinek, nie widziałeś, zobaczyłeś ten, którzy w jakiś sposób przeżywają, którzy też w jakiś sposób są połączeni z tym światem. The Last of Us automatycznie, jeżeli do tej pory nie mieli na przykład abonamentów na HBO, to z pewnością HBO już to sobie dawno odbiło, jeszcze na tym zarobiło. Bo nie wierzę, że tak ważny serial nie nakłonił ludzi do zakupienia kolejnych, do zakupienia abonamentu, do do, do, do wykupienia abonamentu na, na platformę HBO. Ja wam powiem osobiście, ja z Netflixa zrezygnowałem jakieś dwa miesiące temu. Zdarzyło mi się ostatnio być u znajomych i zweryfikować czy Netflix w ogóle się coś poprawił, ale widzę, że to jest cały czas ta sama kaszana, to jest cały czas ten sam shit, który oni próbują w jakikolwiek sposób serwować ludziom. Coś tam im wyjdzie, zrobi się na chwilę głośno o czymś, ale po chwili to milknie, jest cisza, więc nie sądzę, by ta platforma przy, w moim przypadku mogła mi coś zaoferować, coś, co by wzbudziło moje zainteresowanie. Już ehm, nie wspominając Wiedźmina, co tu dużo mówić? Ehm, dużo powinno się zmienić na tej platformie. Podejście do, 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 do produkcji, podejście do widza z większym szacunkiem, zainteresować go bardziej czymś, a nie oferować mu pierwsze lepszy szajs. I później się dziwi, że ludzie rezygnują, czy, czy wprowadzać jakieś kontrole, nadzory. No, daliście możliwość oglądania na kilku urządzeniach, no to trudno. Teraz musicie sobie jakoś z tym poradzić, a, a, a reszta, no cóż. Odchodzą, odchodzą abonenci z wiadomych względów. Produkujecie szajs, to odchodzą. Gdybyście produkowali rzeczy jakiejś to z pewnością mielibyście większą liczbę fanów i osób, które kupują abonament, które przychodzą, które z chęcią oglądają. I moi drodzy, HBO odwaliło kawał dobrej roboty. To już widać, jesteśmy na piątym odcinku, przeszliśmy pół półmetek i nie wierzę, żeby coś dalej mogli spieprzyć. Ten odcinek, wiedząc mniej więcej, co się w nim wydarzy, ale powiem wam szczerze, że ja miałem na końcu Miałem normalnie ciary na całym ciele, aż, aż, aż we mnie tak jakby wszystko latało. Nie zdradzę wam końca, ale się dzieje. Poza tym wreszcie będziecie mieli tych wszystkich, dla tych wszystkich, którzy, którzy jeszcze nie widzieli, a ciągle narzekają, będziecie mieli naprawdę pra, prawdziwy wysyp zombiaków. Nie od samego początku, no bo ta gra nie jest o zombie. Ja cały czas powtarzam wszystkim, że ta gra nie jest o zombie. Nawet moim znajomym, którzy mówią, mły tam nie ma w ogóle, w ogóle zombie, ich prawie w ogóle nie widać. Bo to nie jest film o zombie w dupę jeża. No, to jest film o życiu. To jest film o ludziach. To jest film o rodzących się relacjach. To jest film o, o życiu. E. I była, jeśli jest, jest pewna scena fantastyczna w tym, w tym odcinku, kiedy czwórka bohaterów, czyli dwóch e, Afroamerykanów, e, schodzą, e, to są bracia w ogóle, schodzą, schodzą do podziemi, żeby przejść przez miasto. Spoilery, mówiłem, że będą żeby przejść przez miasto, żeby uniknąć naziemnych kontroli i nie wpaść w ręce, że tak powiem, wojowników pilujących tego miasta. Jest takie powiedziane, jest, 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 jest odniesienie takie, że Ellie jest córką Joela i oni oboje taki śmieszny sposób, znaczy tak kategoryczny zaprzeczają, ale widać, że między nimi rodzi się taki właśnie związek, taki, takiego opiekuna. Joel ma swój cel. I czym dalej ta historia ich jest przekazywana, czym dalej ta historia się toczy, tym bardziej oni, Joel zaczyna się zżywać z Eli. I to będzie e, czym dalej to będzie bardziej problematyczne, coraz bardziej problematyczne dla Joela. Ale o tym przedowiecie w następnych odcinkach, e, bo ta relacja, która między nimi się rodzi powoli, to ta dojrzałość, która też wychodzi z Eli na samym końcu, to zobaczycie, kiedy ona pisze, że jej przykro w pewnym miejscu, to i ta, i ta jej obojętność, czyli jak gdyby taki przez chwilę takie zatrzymanie się, przemyślenie pewnych rzeczy i idziemy dalej. I to według mnie poniekąd w jakiś sposób zaskakuje Jela. A chciałbym powiedzieć tyle, ale ponieważ jeszcze nie widzieliście, niektórzy z Was, to Wam nie powiem więcej i naprawdę zapraszam Was na obejrzenie tego odcinka, bo w tym odcinku będzie dużo emocji, będzie się działo. Mimo iż e, mogliście narzekać, że jakiś odcinek z. z, 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 z odcinek trzeci. E, czy czwarty, już czwarty w ogóle? Takie narzekanie, że to nuda, i tak dalej. Więc jeżeli narzekaliście wstecz, że te odcinki może w jakiś sposób Wam nie pasowały, sądzę, że tutaj poniekąd zostaniecie nagrodzeni. Ci, którzy nie znają gry, e, przeżyją to na swój sposób. E, ja Wam mówię szczerze, na końcu odcinka miałem ciary na całym ciele, i w środku we mnie wszystko tak dygotało, bo co innego jest. Pamiętać, co się wydarzyło w grze? A co innego jest, kiedy narracja, kiedy cały film pokazuje to w troszeczkę inny sposób, ale pokazuje to w sposób taki, gdzie budzą się w tobie, czy też są wytwarzane w tobie pewne emocje, że jest to inaczej przedstawione. Jest to przedstawione oczywiście w sposób taki kinematograficzny, w sposób taki bardziej filmowy, aby ta, ta historia mogła być dalej kontynuowana, aby zresztą tak jak w grze, aby nasi bohaterowie nie mieli dodatkowego balastu na przykład. Więc ale jest to tak świetnie pokazane, powiem wam szczerze, że. że Zapraszam, koniecznie zobaczcie, jeżeli do tej pory ten serial wam się podobał, ale mieliście jakieś kręcenie nosem, to dzisiejszy odcinek rozpierdzieli was, rozpierdzieli was totalnie. Jeżeli się w to wczujecie, ale musicie się wczuć. Ja nie wiem, jak mo mogę to wam powiedzieć, na naj najprostszą rzeczą według mnie, jaka jest, to tak jak ja robię na przykład. Wyłączam wszystko, co może mnie pe jakoś peszyć, y telefon cokolwiek wyłączam, to ja się odłączam na tą niecałą godzinę. E, kompletnie się odłączam, zamykam się w tym świecie na wprost telewizora i dla mnie nic więcej w tym momencie się nie liczy, bo tylko jestem ja i The Last of us. Nikt mi z boku nic nie je, nie pije, nie chrumpie, nie, nie siorbie, nie, nie sranie, co duje, tylko po prostu to jest ta moja godzina, gdzie ja jestem odłączony od wszystkiego, od internetu, od wszystkiego. Ja nie chcę w niczym uczestniczyć, I ja wtedy najlepiej konsumuję ten serial, odcinek po odcinku. I to jest właśnie to, co sprawia, że znając, wiem, dok dokąd zmierza ten serial, ale takie zajebiste przeżycia mi ofiaruje, takie zajebiste emocje, że po prostu. E, jest to coś niezwykłego i może, nie wiem w jaki sposób jesteście przyzwyczajeni, żeby oglądać różnego rodzaju seriale, ale może właśnie, gdyby była taka sytuacja, że wy się wczujecie, że zaczniecie jak gdyby... Wchodzić w rolę to jest złe określenie, ale żyć tą chwilą, żyć tymi postaciami, to według mnie odbiór tego serialu jest zupełnie inny niż kogoś, kto sobie robi kawę, herbatę, bierze ciastka chipsy w pieprza i tak ogląda dla oglądania. To jest zupełnie inna, zupełnie inny odbiór według mnie. Ja się po prostu koncentruję na tym odcinku, na tym serialu. Są seriale, które oglądam, nie wiem, patrząc w telefon, bawiąc się tabletem, grając w grę na tablecie, jednocześnie oglądać, oglądając jakiś tam serial bo są te seriale, które są, z Netflixem często tak miałem właśnie, są to seriale Netflixowe takie, że człowiek je coś tam sobie, zagryza, wyjdzie na chwilę do kuchni, wyjdzie do ubikacji, wróci i, i, i nadal nic się nie, nie, nie będzie działo, bo ten serial jest jaki jest. Natomiast tutaj dla mnie osobiście każdy detal, każdy szczegół, wszystko jest bardzo, bardzo ważne. Nawet tak, tak, ten moment, kiedy, kiedy Pada to stwierdzenie o, twoja córka, twój ojciec, czy ta masa ząbiaków, która wyjdzie z tych podziemi, powiem wam to, wyjdzie, wyjdzie masa i będzie jeszcze nowy ząbiak, którego do tej pory nie widzieliście. Widzieliście go na reklamie, na reklamach był pokazany. Właśnie tak, to jest ten moment, jest ta scena, gdzie wychodzą z podziemi. Te wszystkie zombiaki, włącznie z tym dużym, takim wielkim, konkretnym. <laughs> Ciekawe, zajęło im charakteryzowanie tej, 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 tej osoby, która odgrywa rolę tego, tego, tego zombiaka. Nie pamiętam teraz, jak on się nazywa. Jezus, Maria, nie ukrzyżujcie mnie za to, bo nie pamiętam, ale, ale... to było niesamowite. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek dla jeżeli jeszcze nie widzieliście, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym podcaście, który prawdopodobnie jeszcze będzie w ten weekend, bo to był temat, który chciałem właśnie poruszyć w ten weekend, no ale nie wyszło. Może zrobimy w poniedziałek w takim razie, zamiast The Lost of Us. <laughs> Zobaczymy. W każdym, razie, w każdym razie, jak widzicie, staram się być z Wami tutaj regularnie przeżywając. Na razie póki co The Last of Us. A później zobaczymy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo pozytywnych emocji i do następnego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Cześć.